przez północną Anglię przebiega jeden z najbardziej znanych i najlepiej zachowanych odcinków limesu rzymskiego – Wał Hadriana. Umocnienia graniczne mają długość 113 km i w wielu miejscach są bardzo dobrze zachowane. W 122 roku naszej ery cesarz Hadrian osobiście udał się do prowincji Brytania i kazał zbudować tę monumentalną konstrukcję. Masywny mur łączył twierdze i wieże strażnicze. W realizację tego ambitnego i drogiego przedsięwzięcia włożono olbrzymi wysiłek. Rzymianie po raz pierwszy w historii połączyli linearną barierą wcześniej wzniesione budowle. Nastręczało to wiele problemów architektonicznych i budowlanych. Historia budowy wału Hadriana to ważny element historii armii rzymskiej i dowód jej sprawności. Ulegamy fascynacji, patrząc na tę konstrukcję. Podziwiamy sposób, w jaki poradzono sobie z licznymi problemami. W wał Hadriana wbudowano w regularnych odstępach tak zwane obozy milowe. Przez nie poprowadzono przejścia graniczne i tu były usytuowane przepusty celne. Jednak największe wrażenie wywierają do dziś obozy legionowe. Wiele z nich jest bardzo dobrze zachowanych. Na przykład obóz w Hausted, którego mur północny połączono z wałem Hadriana. Życie legionistów, którzy stacjonowali w tym oddalonym zakątku imperium, nie było komfortowe. Do obozu przychodzili nie tylko ludzie, ale i towary. Zawsze powtarzam, że Rzymianie wynaleźli zamawianie z katalogu. Jeśli jakiś legionista z Haustec miał dostatecznie dużo pieniędzy i mógł poczekać na pożądany towar, mógł zamówić w innych częściach imperium dowolny produkt, który prędzej czy później dotarł do Haustec. Żołnierze stacjonujący na granicach, w odróżnieniu od ludności miejscowej, mogli sobie pozwolić na wysoki standard życia. Obejmował on wysokiej jakości żywność i dobrą opiekę zdrowotną, którą zapewniano w szpitalu. Ponadto, zarówno w obozie, jak i poza nim, znajdowały się miejsca, w których legioniści spędzali czas wolny. Podobnie jak Hausted, obóz odkryty w Chesters jest udostępniony zwiedzającym. Interesujące wystawy oraz wszędzie rozstawione tablice informacyjne umożliwiają nam wgląd w życie codzienne na granicy cesarstwa. Trasa turystyczna National Trail biegnie wzdłuż antycznych pozostałości wału Hadriana. Podczas wędrówki można zobaczyć wiele interesujących stanowisk archeologicznych, jak również uzyskać wiele informacji na temat przeszłości prowincji Brytania. Każde stanowisko leżące wzdłuż wału Hadriana jest otoczone pięknym krajobrazem. Każde oferuje zwiedzającym coś specjalnego. Twierdza w Great Chesters nie jest wyjątkiem. Unikatowość tego miejsca polega na tym, że zwiedzający może oglądać ruiny, które wyglądają tak samo jak w latach 30. XX wieku. Nie uległ także istotnej zmianie krajobraz. Dziś nadal można zobaczyć, jak kiedyś wyglądał obóz i w jakim leżał otoczeniu. Nie przeszkadza nawet fakt, że corocznie odwiedza to miejsce aż 500 000 osób. Hadrian's Wall was largely deserted. They didn't see anybody, and that's the experience they have here, seeing the site just as it is, as you see it today.
Ponieważ wał Hadriana jest pozbawiony ochrony przed kaprysami pogody, English Heritage ma do wykonania wiele pracy, aby zachować tę konstrukcję w niezmienionym stanie. Już włożono bardzo dużo wysiłku w stałą ochronę poszczególnych stanowisk archeologicznych. Obok licznych parków archeologicznych, w których zwiedzający mogą na miejscu obejrzeć rzymskie ruiny, w niektórych miejscach, jak Vindolanda lub Segedunum, istnieją także muzea, w których znajdują się interesujące ekspozycje, bogate w pochodzące z danego regionu unikatowe zabytki. Na przykład w muzeum utworzonym w obozie Birdoswald zaprezentowano wystawę ukazującą ciągłość osadniczą od czasów antycznych po współczesność. W wschodniej części strefy granicznej strzegł obóz w South Shields. Prowadzi się tutaj regularne badania wykopaliskowe. Z kolei na zachodzie fortyfikacje ciągnęły się wzdłuż wybrzeża. Współcześnie ten obszar nazywa się strefą defensywną wybrzeża kumbryjskiego. Na Wale Hadriana znajduje się wiele rzymskich pozostałości, które w przystępny i interesujący sposób przedstawiają życie na dawnej granicy imperium.